przede wszystkim szykują się zmiany dotyczące rachunkowości mniejszych podmiotów. Pierwsza tura zmian będzie miała miejsce już niedługo. Wkrótce powinien ukazać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów projekt zmieniający ustawę o rachunkowości w zakresie rachunkowości tzw. mikropodmiotów. Najmniejsze jednostki będą miały możliwość przejścia na uproszczony reżim sprawozdawczości finansowej. Bardzo ogólnie mówiąc, będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe składające się z bilansu rachunku zysków i strat, które będą się składały tylko z kilku pozycji. Nie będzie tam informacji dodatkowej. Nie będą musiały publikować całego sprawozdania, jedynie składać bilans do odpowiedniego organu. Będzie to dotyczyło spółek, w których odpowiedzialność za zobowiązania właścicieli jest ograniczona, bo one są objęte prawem unijnym, czyli u nas jest to spółka akcyjna, ZOO i komandytowo-akcyjna, ale chcemy też rozszerzyć ten uproszczony reżim dla mikropodmiotów na inne podmioty. A jakie, to już będziecie się Państwo mogli dowiedzieć szczegółowo z projektu. Różni się ta nowa regulacja tym wobec starych regulacji, że skupia się na małych jednostkach, czyli takim drugim poziomie. Tak? Najpierw mieliśmy mikropodmioty, tutaj mamy małe jednostki i zobowiązuje ta dyrektywa kraje członkowskie do wprowadzenia uproszczeń również dla małych podmiotów. A ponadto harmonizuje progi określające małe podmioty. Tak? Czyli do tej pory mogliśmy my w Polsce sobie ustawić progi dotyczące zwolnień, jakichś tych, które już były dla małych przedsiębiorstw na poziomie nie wyższym niż ten powiedziany w dyrektywie. A teraz będziemy musieli zwolnić te, które są w progach dyrektywnych, które zostały podniesione z określonych obowiązków. No może skomplikowanie zabrzmiało, ale wynikiem tego będzie to, że dosyć duża grupa przedsiębiorstw będzie miała prostsze wymogi, jeżeli chodzi o sprawozdawczość finansową. Dyrektywa ta jeszcze nie została opublikowana, bo wymaga jeszcze poprawek lingwistycznych. Prawdopodobnie stanie się to po wakacjach i od tego okresu po wejściu w życie, tam 20 dni od publikacji, będziemy mieć 2 lata na to, żeby te przepisy wdrożyć. Czyli wydaje mi się, że no na poziomie unijnym na razie zakończyły się pewne prace dotyczące stricte rachunkowości, a teraz będziemy pracować na poziomie krajowym, żeby te zmiany wdrożyć. Jest jeszcze jeden projekt unijny, który to prawda dotyczy dyrektywy o rachunkowości, ale on nie jest takim projektem stricte związanym z rachunkowością w wąskim tego słowa znaczeniu, bo to dotyczy tak zwanego raportowania o społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli tak zwany CSR reporting. I jest również nowy projekt, który dotyczy wprowadzania tego typu sprawozdawczości w krajach unijnych. Także nad tym też będziemy pracować.